Witam wszystkich. O, jakie piękne tam gęsi. Nie wiem, czy widać to za drzewem. Jeszcze się nie pochowały. Już jajeczka znoszą. Dwa jajka mamy już z gęsi. Jeszcze nie jedliśmy nawet. Ale jest piękniutko. Fajny zachód. Już słońce zaszło. Jeszcze siedzę, pilnuję troszkę te kurki. Pochodziłem sobie na bosaka. O, piękniutko. Posprawdzałem drzewka. Wiecie co, dzisiaj w sumie chciałem o tym powiedzieć. To taki mały wstęp był. Jak tu jest pięknie. A teraz chciałem powiedzieć, aż mam ciary w tej chwili. Bardzo dzisiaj, jeśli chodzi o energię, bardzo, nie wiem, energetyczny, sensytywny ten dzień, ten czas dzisiejszego dnia, nie wiem jak to powiedzieć, może wieczorem będzie jeszcze bardziej. Przyszło mi kilka informacji. Powiem tak, może to zabrzmi dziwnie i nie wiem jak to w ogóle powiedzieć, bo to nawet nie na zasadzie słów przyszła informacja, jedna taka z najbardziej pozytywnych, tylko na zasadzie takiego czucia. Powiem tak, leżałem sobie dzisiaj tutaj kilka godzin temu, tak o ręce miałem, ale nie to, że specjalnie jakby energię ciągnęłem, po prostu sobie leżałem, rączki odpoczywały po jednej i po drugiej stronie od tego hamaka. Hamaku, a widzicie, ekran powiększony. I tak sobie rączki leżały, z drugiej strony tak samo. I powiem, dla mnie bardzo pozytywna informacja, bo poczułem, nie wiem jak to powiedzieć, nie to, że osoby tutaj z boku, z jednej, z drugiej strony, tylko poczułem poczułem energię tych istot, energię tego siedliska, bo te istoty, które tu żyły, one zostawiły w tym siedlisku, w tym domu, w tym budynku, w tym otoczeniu tutaj, w tych budynkach, w tych drzewach, one zostawiły tak naprawdę swoją energię. I powiem wam, że ja nawet nie próbowałem nic tutaj kombinować, odczuwać i tak dalej. Po prostu się położyłem i zrelaksowałem przez chwilę. I z jednej i z drugiej strony, tak jakby otoczyła mnie energia tych istot, które tu żyły. I tak jakby dotknęły mnie, objęły mnie za ręce. Sorry, że ja tak dziwnie to mówię, ale ja mam takie odczucie, po prostu nie potrafię tego słowami, bo to nie były słowa, to po prostu była energia. I tak jakby... O, gąski się odzywają. Tak jakby złapały mnie te wszystkie istotki, ta cała energia złapała mnie za drugą, za jedną i za drugą rękę. I tak jakby wdzięczność, tak jakby, to nawet ciekawe odczucie, to nawet nie było podziękowanie, to tak jakby wdzięczność i taka synergia, że ja tu jestem, że my tu jesteśmy. Tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, może to rodzaj takiego połączenia z tą energią tego siedliska, ale tak fajnie jakby dotknęły mnie ręce z dołu, z góry, tak jakby przytuliły, nie wiem jak to powiedzieć, kurczaki. O, jakie piękne to słońce, gdzieś tam się jeszcze końcówka słońca. Ale w każdym razie powiem wam, że nawet łzy mi poleciały, coś pięknego. Taka wdzięczność tej energii, która tu jest, że my tu jesteśmy. Tak jakbyśmy się połączyli, tak jakby to był etap jakby połączenia z tym, z tą energią tutaj, z tym siedliskiem. Może to tak.
Jak pięknie. Zaczyna kwitnąć wszystko. Tutaj mirabelki akurat mam nad sobą. Już pszczółek tak nie słychać, ale ze 2-3 godziny temu to tutaj aż nie było nic innego słychać tego pszczoły. Nawet powiem wam, jeśli chciałbym wam wytłumaczyć z tą energią tutaj, co wcześniej zaszło, to nawet ciężko by mi... No nie mam słów, po prostu rodzaj takiej... rodzaj wdzięczności, że tu jesteśmy. To tak bym najprościej powiedział, jak mogę tylko. I połączenie z tą energią tutaj. Fajne, bardzo, bardzo miłe przeżycie. Ja wiem, niektórzy będą się pukać tam w czoło i tak dalej. Ale bardzo przyjemne, emocjonalne. Coś fajnego. Coś pięknego, niefajnego. O, jeszcze po ciemku prawie, kurka. Dobra, nie będę was zanudzał, o tu widzę ptaszki jeszcze. No i ostatnie ujęcie na ptaszki. Tak więc tyle. Pozdrawiam. Do następnego razu.